Powietrze w lachu, nie? A tu jest wybuchane na siłę.
Kania stali na poczekaj siateczkę. Jeśli szybciej się jedzie, to tym lepiej się jedzie. Się nazywa gleba.
myślicie, to jest ten, którym jeździł Jasiu Fasola? Dajcie znać w komentarzach. Patrzcie to, ja myślałem, że moja Alfa jest fajna. Zobaczcie to. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego włoskie samochody są najpiękniejsze. Coś pięknego. Słuchajcie dziewczyny, jak impreza? Spoko? Podobała wam się? Przyjechałyście tutaj w ogóle jakimiś samochodami? Czy tak jesteście PKM-em? Tu zjechałyście samochodami? Tak? Wy też? Wszyscy? Wszyscy uczestnicy? No i dobrze. Długi weekend? Serbii. Wybił weekend. A ja taką jeździł Nicolas Cage. Wybił weekend, a tak zawzięło. No luz. To już jest fiza konferansjera, wiesz? Ja już jestem przekonferansjerowany. To jest długi weekend. Dobrze. Gdybyście nie wiedzieli, co tu się odbyło, to był to konkurs odgadywania tego, co dziewczyny miały w workach. I on został komisyjnie zamknięty. Bardzo, bardzo fajnie. Słuchajcie, przed nami za chwileczkę odbędzie się tutaj taneczny pokaz mody pin-up. Pewnie będziemy musieli to stołe posprzątać, ale na razie korzystajcie. Wy sobie tutaj siedźcie. 13. edycja zlotu motoryzacyjnego Classic Mania, moi drodzy. To tak jak widzicie, nie tylko motoryzacja, ale też fan, też pokazy. Także wy już mieliście okazję dwa razy podziwiać dziewczyny z grupy tanecznej. Także one wejdą teraz za chwileczkę po raz trzeci z pokazem mody Pina, grupa Blink Dance Show. Także to będzie przed nami. No i słuchajcie, będziemy powoli gdzieś tam zmierzali do końca na naszego zlotu. Także będą jeszcze debiuty, będą opowieści jeszcze o samochodach. Jeżeli ktoś z was chciałby tutaj podjechać, coś swoje samochody opowiedzieć, może ktoś tam z tyłów, jeżeli mnie słyszy, kto nie mógł się tutaj przebrnąć wcześniej, może jakiś taki duży krążownik by tu podjechał, albo Lublin 51. Gaz 51, nie wiem, gdzie to było wyprodukowane, to zapraszam, tutaj wystarczy podejść do mnie, ustalimy sobie czas działania. Za chwileczkę dziewczynom wręczymy nagrody, wy zrobicie duże brawa i tak to sobie zakończymy. Obiecujemy na drugi rok też przeprowadzić ten konkurs, więc te osoby, którym w tym roku było ciężko, zapraszamy do garażu, słuchajcie. Faceci niech części wymontowują, wy do worka i tam odgazujemy, nie? Także można się tak bawić. Słuchajcie, na długie jesienne wieczory, Warcaby i Uno to już jest przeżytek. Konkurs odgadywania, co schowałem w worku. Tak, to jest fair pomysł, Patryk, ja widzę, że my tu mamy wieść, już to projektujesz w głowie. Także tak to może się odbywać. Także spoko. No, co tam? To tak szybko ogarnęła, bo ona wiedziała, to jest końcówka. Bo w garażu do ciebie przychodzi, no i widzisz. I jak to facetowi garażu nie zbudować, nie? Dziewczyny. Tutaj gdzieś moja żona jest, Stasia, bo tam ty trzeba poprawić u nas, także musiała być trochę dużo. Dobra, słuchajcie, ja zerknę tylko. Tak, nagrody się właśnie produkują, także spoko. Za chwileczkę tutaj sobie to rozegramy. Jakiego macie biłka? Okej, okay, a tu dzisiaj jest który? Oba są? Dobra, to po pin-upie, jak będziecie chcieli, możecie podjąć tam sobie pogadamy. Wiesz, już tu pan, rozumiesz? Przekazuję.
No dobrze, dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za wspaniałe uczestnictwo, wszystkim Paniom. Mam nadzieję, że przez ten rok Panie pomogą mężom w garażach i za rok będzie już odgadnięcie. Słuchajcie, mam troszeczkę mało rąk, więc proszę, żeby każda sobie wzięła reklamoweczkę. Są trzy. Co się zrobi?